Silnik ma moc, jest żwawy, nie zużywa oleju, jednak ma trochę stuki na wolnych obrotach, które cichną, gdy dodaje się gazu. Mechanik mnie uspokoił, że silniki z takim odgłosem przejeżdżają po 300 tysięcy kilometrów i póki co nie ma się co niepokoić. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Hyundai i20, rok produkcji 2014, silnik 1.3 diesel 86 koni mechanicznych, przebieg aktualny 114 563 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbki oleju, który występuje w klasie lepkościowej 5W30, a swoimi parametrami bardziej pasuje do klasy 0W20. Inicjatorem tego eksperymentu jest Andrzej. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Andrzej skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 3 to również olej przepracowany, ale z drugiego samochodu Andrzeja, Hyundai i30, o nim będzie kolejny odcinek. Do samochodu zalany został olej Eneos X Prime w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Andrzej zastosował dwa dodatki do oleju, wyciszacz popychacze zaworów oraz ceratek. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 4263 km, 60% eksploatacji to miasto, dominują odcinki poniżej 10 km. Brak dolewki, olej eksploatowany przez 9 miesięcy. W kwietniu 2024 roku wykonane płukanie silnika, następnie Andrzej dodaje, po płukance strzykawką wyciągam resztki oleju i przelewam miskę olejową czystym olejem około 400 ml. W ramach dodatkowych informacji Andrzej napisał tak: auto kupione dla córki, wybrałem ten sam olej co w innym moim samochodzie, silnik ma moc, jest żwawy, nie zużywa oleju, jednak ma trochę stuki na wolnych obrotach, które cichną, gdy dodaje się gazu. Mechanik mnie uspokoił, że silniki z takim odgłosem przejeżdżają po 300 tysięcy kilometrów i póki co nie ma się co niepokoić. Z powodu tego stuku wlałem do oleju preparat, wyciszacz popychaczy hydraulicznych zaworów Liquimoly. Niestety to nie dało poprawy, to nie to chyba. Mierzyłem kompresję i na wszystkich cylindrach jest bardzo dobra. Dodatkowo wlałem też Cerateka od Liquimoly. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw próbka oleju świeżego w tle pod czerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39,6 w 40 stopniach oraz 9,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 229. Pierwszy komentarz: jak to możliwe, że ten olej jest w klasie lepkościowej 5W30? Są to poziomy zdecydowanie bliższe klasie lepkościowej 0W20. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo wysoką zgodność wyników. Swoją drogą dokładnie takie same wnioski pojawiły się w odcinku numer 205, gdy badaliśmy również ten sam olej. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju przepracowanego, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 48,3 w 40 stopniach oraz 10,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 202, a to oznacza, że lepkość w niższej temperaturze wzrosła o ponad 20%, w 100 stopniach Celsjusza o 8%. Co istotne i warte podkreślenia, wskaźnik lepkości zredukował o ponad 11%, podobnie jak w odcinku numer 205. Ten wzrost lepkości to najprawdopodobniej wynik zastosowanych dodatków. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Test bibułowy oceniam pozytywnie. Zauważalnie ciemniejsza plama niż w drugim samochodzie Andrzeja Hyundai i30, natomiast obstawiam, że są to pochodne zastosowanych dodatków. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Generujemy widmo różnicowe, czyli widmo przepracowane minus widmo oleju świeżego, żeby sprawdzić poziom degradacji w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Jakie wnioski? Oceniamy na tle odcinka numer 205. Bardzo mocna degradacja w punkcie 1520. Tutaj obstawiam, że to wyczerpanie jakiegoś dodatku lub składnika z bazy olejowej, być może mającego związek z tym, co dzieje się ze wskaźnikiem lepkości. Ponownie dość duże zanieczyszczenie dla długości 1100. Pozostałe parametry to jest oksydacja, nitrooksydacja, sulfonowanie, stany względnie akceptowalne. Podsumowując, wartość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 79%. Niemniej jednak tutaj trzeba wziąć poprawkę na te zastosowane dodatki, ponieważ to właśnie mocna zmiana lepkości spowodowała głównie tak niską wartość tego miernika. W kolejnym odcinku sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z tym samym olejem w Hyundai i30 z instalacją LPG po nieco dłuższym przebiegu bez żadnych dodatków. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!